Dzień dobry, z tej strony Grajewista. Czy mieliście kiedyś takie uczucie, że widzieliście na przykład na mapach Google dane miejsce i się zastanawialiście, co jest w tym miejscu? Właśnie na takie miejsca, w których się zastanawiamy, co może być, powstała seria. Seria pod nazwą Odkrycia Grajewskie. Zawsze na samym albo na końcu będziemy mogli zobaczyć między innymi, co udało się odkryć podczas jednego nagrania. Zapraszam Was serdecznie. Grajewista. Jeden z największych poziomów wody kanału targowego w historii. Naprawdę, niewiele brakuje. Kran najprawdopodobniej wylewał. W środku tu jest woda. Normalnie woda jest. My idziemy tam. Tak postanowiłem. Idziemy tam. Nie handlować jest niezwykłe. Nie znam. Wysoka trawa. Może jakieś zwierzę być. Mokry step, nazwijmy tak. Idziemy na mokrym stepie. Zwierzęta nieznane, ale naprawdę mokry step. O, widziałem, że takie miejsce istnieje w Grajewie. Ale my wychodzimy z mokrego stepu na w miarę suchy kawałek lądu. Żaba. Sandały takie siarczące. Ten nie jest na po drodze. Ojej, jakie to są mokre te. Kaszka. Mokry step. Na razie sucho i teraz zaczyna się dopiero mokre. Naprawdę mokre są te rany. Bardzo mokre. Mam nadzieję, że tam nie ma kanału. Bo to jest różny poprzednik. Szczerze mówiąc, ten kanał jest gigantyczny. Po wczorajszym burzy. Skoro tu jest mokry step, to dopiero jak tam będzie. Tak. Mokrych terenach jakby często się nie zdarza. Chyba teraz przechodzimy do tej bardziej suchej części terenu. No prawdopodobnie tam są takie lasy. Takie są w każdą stronę, żebyśmy mogli przejść. To prawdopodobnie w suchej części. Ciekawe, tu już las, tu już ten staw suchy jest. Myślę, że to już step jest suchy. Rzeczywiście ładne. Jakieś rośliny też ładne. Cieszą oko. Hola. Nad brainy. Postanowili tu chyba nie budować tego kanału. To dobrze. Jest. Już. Bardziej nie step, a pole już. Można by nam to stepić. Ładnie.
rośnie powoli. Ale co ciekawe, woda ciepła. Ojej, ja to głęboko. Ten raz mi tutaj trzeba w tył, w gumarko. To się dało szybko, powinno wyjść. Może. Takie głębokie. Normalnie w pole. W okolicy jeziora to już mniej więcej się ogarnęło. Możemy iść do samej rzeczki Ełk. Tutaj jednak żab nie ma, co ciekawe. Nie wykryto żab. Ale tu jest no głębokie. Bardzo głębokie. Ja się boję tam wejść na górę. Tu jest błoto bardziej. Bajoro już się robi. To się strasznie głębokie robi teren. Głęboki. Również niekoniecznie stabilny. Jakieś robactwa są tam na dnie. Ja nie chcę, żeby jakiś się tam przyczepił. Jesteśmy już przy tutaj jeziorku. Tu już taki jest podmokły teren. Możliwe, że tam jest dróżka, ale no ja bym tak średnio sprawdzał, skoro tu jest teraz taki kanał duży. Tam daleko w oddali rzecz może. My idziemy dalej. Nie za lasem, nie za pustyni. Małej rzeczce połowy. Możemy znowu się przyjrzeć. Tu to naprawdę już. Tam też jest jakaś ścieżka, co ciekawe. Ale taki jest tutaj. No można by powiedzieć samo, że tego się nie da przejść. Może to tymczasowy. Może nie. Nie wiem. Ale możemy się rozkoszować ładnymi terenami oraz lasem, w którym był bunkier. Znowu, tutaj chyba było wycinane niedawno, co? Co z tego, że wycinane jak tak jest kanał duży. Ja tam nie wejdę. Może tam nie wejdę. Może tu język zakowata jest. Trochę by było niebezpiecznie. Następny chyba. Ale też krótki. Tutaj kanał jest ogólnie. Trzeba by to nazwać, nie wiem, kanałem szybrajmurskim. Kanał jest. Kanał drugi, jak chyba to samo Rzekiełk. Ten kanał naprawdę granica pokazuje między czasem. To najprawdopodobniej jest do jeziora niewiele. Naprawdę niewiele. Kanał, kanał, jak nic. Tam tu wsiągnie może dalej. Kanał. Nigdzie nie pokazuję go, bo to ukryte przecież nie jest. Ale trzeba się na własne rzeczy pomyśleć. Nic na ładę. Kanał jak 150, to tam przejście jest jakieś. Takie, oj. No nie miałbym ogólnie ochoty tam chodzić. Ja bym nie miał ochoty. Widzę to. Przejście. Żaba była. Kanał, przejście. A tu
ewentualnie jakieś większe przejście, skoro tylko spotkamy już. Nie wiem, co na cały czas będzie. Czy to tylko tymczasowe przejście jest. Nie wiem do czego. Jakby też tu skanał bloki. Wyraźnie nie przejdę. Albo lis. Najprawdopodobniej lis. Jest samo. Albo dziki pies. Kojot. Nie wiem, jak to nazwać. Wszystko. Widać. Przed czymś uciekamy. Uwierzcie mi aktualnie. Tam był lisek. Taki kuszek. Się na mnie rzucił. Chociaż lisy to nie są takie skąd. Gdzieś jak się taki życie z zębami. Ale chyba powinien najpierw powalczyć. Żab, multu. Żab, przejściem. Kanek, nie wiem. Jaki, nie wiem, tam to kanek. Tam sobie jest ten lisek. Nie wiem, co robi. Czeka na coś. Wywalone w niego. Następne przejście. U, to jest rzeczywiście ciekawe. Można zobaczyć, co jest tu. Są tu kawałki drewna. To jest niezwykle interesujące, można by. Nie wiemy, gdzie to właśnie doprowadzi. Wiem tylko, dokąd nas tu wejdziemy. Do rzeki Ełk. Następne przejście. Ile tu jest tych przejść? Ale tu kanał jest ubani. Jestem pewny, żebym tam się cały zmieścił do tego kanału. Albo może to jest jeszcze nawet jesienka. Lecimy na górkę. Tak. Trzeba by na przykład... O! Góra Brajnowska. Zmieciutkę. Widać pioro. Ty najprawdopodobniej nie widzicie, bo światło jest. Jezioro widać na tej górki. Naprawdę, aktualnie jezioro. Musisz tu przyjechać. Czy coś tam czarnego jest? No nie żartuję. Nie wiem, co to. Nie wiem, co to. Opony, nie wiem, może wąż. Czy wąż może. Nie wiem. I don't know. Jak ładnie tu jest jezioro widać. O mój, nie, to słońce. Pod skos. Nie wiem, czy na skosie widać, a napiszę w komentarzach. Ładnie. Widać stąd jezioro tak naprawdę. Następna górka, z której widać. Górka Brajnowska. Zwana Wielką. Następne przejście. Tyle jest tych przejść. Ja nawet nie liczyłem. Tyle tych przejść, że ja nawet nie liczyłem. Tam też jest przejście jakieś. Można by podejść, zobaczyć. Dużo tu przejść.
Dużo przejścia, ale ciekawe ile łódek. O, to jest pytanie. O, żabka. Żabka była. Agresywnie dosyć. Jakieś zwierzę. Chyba chce mnie zaatakować. Przeżyje się. Bardzo, o! Tutanął jest normalnie 150. Przejście, ale można by było przejść, gdyby nie ten kanał aktualny. Także można wejść na górkę. Z tego punktu widzenia będzie to widać. No już tutaj tak średnio. Tam, w tamtą stronę jest. Jest. Ale tutaj tak średnio. Domu tracę tylko. A, to będzie zabawa. Kilometr jesteśmy. Kilometr. Jezus, Steve'ku. O tak. Kilometr, kilometr. Da się? No da się, da się. Idziemy już. Już rzeka Eugenia. Bardzo. I tu ma taki łuk, można by powiedzieć. Nagle się robi taki łuk. Tam też taki, no wychodzi, że to w łuku jest wszystko. Możliwe kolejne przejście. A tutaj jest już takie nie byle jakie przejście. Oj, tu nie duży jest ten kanał jednak. Nie na duży, może. Coś wiecie, czy ten kanał wika, czy nie wika, to na duży. Naprawdę, kolejne przejście. Tu widać, że ścinane było pod rogiem. Tak. Tak, te, tu jest kanał. Tak. No. Tu. Nie wiem, tu jaki kiedyś kanał, może na starych można zobaczyć w mapach. Jest kanał. Naprawdę nie wiem. W tym przypadku nie ma czego. Widać przejście jakieś. Bardzo ciekawe. Z kolegami. Ja... Może z kolegami byśmy się wyprzyjeli. To ja sam się wstykam w siódkę. Tak. Tu jest kanał. Zarośnięty przez trzcinę, ale kanał. Jak go nazwiemy? Następny kanał wchodzący to rzekiełk po Grajewnicy. Ładnie. Ja z takim was widokiem stawiam. To co tam, rzeka Ełk jest, może trochę w bok, ale tu niebezpiecznie jest ciutkę. Ja się zastanawiam. Pytanie dnia. Dobra, pytanie dnia i nocy. Dnia i świata. Co może się tu ukrywać? Czekam na wasze komentarze. Tymczasem...